Dzisiaj przyszedł czas na pobicie rekordu na naszej próbie terenowej, ponieważ jest straszny upał dzisiaj. Zrobię to rano, jest godzina gdzieś około, a dokładnie 7:40. Jestem już prawie po objeździe tej trasy i rozgrzewce. Zaraz kończę rozgrzewę, odpalamy do mondo i cisnę. No i jedziemy. I poszli. Próba terenowa numer 2, miałem ją robić co 3-4 tygodnie. Teraz nie pamiętam dokładnie, kiedy ją kręciłem po raz pierwszy, ale było to chyba jakoś 2 tygodnie temu, może 2 tygodnie i parę dni. Postanowiłem ją jednak zrobić, bo czułem, że noga się kręci. Poza tym poszedłem dzisiaj bardzo wcześnie na trening, żeby uniknąć tego wielkiego upału. Z próby terenowej jestem mega zadowolony. I już mówię o tym, jakie cele miałem za zadanie spełnić i co mi się zdecydowanie udało. Pierwsza rzecz, popatrzcie na moją kadencję. W małym rogu widzicie pierwszą, w małym okienku widzicie pierwszą próbę terenową. Zobaczcie, jak pracują moje nogi, wyraźnie wolniej. A tu widzicie, jak jechałem dzisiaj. Moja kadencja dużo lepsza, a przy tym szybciej jadę. Widać już, że dużo szybciej wyjadę z tego lasku, zaraz po lewej stronie znikną drzewa i już mam jakieś, nie wiem, 5 sekund przewagi. A pamiętamy, że jadę bez stopera na kierownicy. Jadę po prostu tak, jak się czuję. No i nie ścigam się ze sobą, bo nie widzę siebie. Po prostu jadę tak, jak jestem w stanie. Drugim moim celem było picie wody, bo nie mówiłem wam już tego przy omówieniu próby pierwszej tereny, że w ogóle nie sięgnąłem po wodę. Wprawdzie podczas takiej 7-minutowej próby nie jest to potrzebne, ale nigdzie się nie ścigamy 7 minut, czy ścigamy się godzinę, półtora, dwie i więcej, dlatego musimy od samego początku pić wodę. Ten zwyczaj muszę pielęgnować i o tym też tutaj pamiętałem. Mówiłem w poprzednim też filmie, że bardzo się bujałem, ale właśnie bujanie i ta bardzo nieefektywna praca i utrata energii związana jest ze zbyt ciężkim przełożeniem i ze zbyt niską kadencją. Tutaj przez cały czas tego okrążenia widać, że mam wyższą kadencję, co wyraźnie pokazuje, że udaje mi się uczyć tego nawyku, że to się staje moim nawykiem. Nie muszę pamiętać o tym, żeby jechać lżej, tylko staje się to moim nawykiem dzięki temu, że jeżdżę na wysokiej kadencji podczas rozjazdu. Robię sobie takie jednominutowe szybkie pedałowanie, to o czym wam mówiłem, będę więcej mówił. Kolejny mój cel to był właśnie ten podjazd. Na poprzednim podjeździe będzie do widać, ale zobaczcie już, jaką mam przewagę. Na poprzedniej próbie zszedłem z roweru i wsiadanie na rower to była porażka. Zrobiłem to za wcześnie, zamiast podejść kawałek dalej. Dzisiaj z kolei nie udało mi się podjechać tak wysoko jak ostatnio. Co ciekawe, bo ostatnio miałem semisliki, a dzisiaj mam już fajne terenówki szwalbę. Z przodu mam Racing Rampa. Z przodu, tak, a z tyłu mam Nobinika. Więc tutaj sobie idę. Ale wcale nie tracę czasu w ten sposób, więc z tego jestem bardzo zadowolony. Myślę, że do sukcesu dzisiejszego przyczyniło się też to, że zrobiłem lepszą rozgrzewkę i zrobiłem 3 sprinty, ale naprawdę na maksa, kilkunastosekundowe, podczas których nawet podczas ostatniego trochę chciało mi się wymiotować, ale nie przejmujcie się, to nie znaczy, że jakoś jeżdżę w trupach. Jeżeli wstajemy rano, wstałem przed 7, zjadłem od razu banana, a już przed 8 mocno jechałem, no to ten banan mógł się odzywać. To może być normalne, ale tak jest z sesjami treningowymi rano. Po prostu musimy od razu po wstaniu, nawet jeszcze przed ubraniem się, już coś zjeść, żeby zdążyło się strawić. Wsiadam na rower, hop, i już zjeżdżam. I w tym momencie zawody już by były pozamiatane praktycznie. Jeżeli zawodnik jakiś nad wami zyskuje przewagę na podjeździe i znika wam już na zjeździe, nie macie już z nim wzrokowego kontaktu, to już może być po wszystkim. Dziwne też, bo podczas tego podjazdu czułem się bardzo źle. Myślę, że czułem się gorzej niż podczas pierwszej próby terenowej na tym podjeździe. Nie wiem dlaczego, po prostu zatkało mnie, wszystko mnie bolało. Czułem brak tlenu wszędzie, nawet w przedramionach i ramionach, w mięśniach czułem po prostu, że brakuje mi tlenu. Ale tutaj zaraz jest taki kawałeczek równiejszy, gdzie trochę wyrównałem oddech.
i to wszystko fajnie poszło. Kolejny cel, jaki sobie postawiłem, to tutaj przy tym zjeździe dokręcić więcej, tak żebym na następny podjazd więcej wjechał z rozpędu i to mi się udało. Zaraz będziecie to widać. Nie wrzucałem tutaj trzeciej tarczy, zwróciłem sobie na 2,8. Rozpędziłem się bardzo ładnie. Dzisiaj było sucho i ten piasek był bardziej grząski niż ostatnio po burzach. Ale zobaczcie, przez ten piasek bardzo fajnie przeleciałem. No i tutaj szybko trochę muszę podpedałować. I praktycznie będzie już zjazd do mety. I tam jest ostatni cel do zrealizowania, czyli wzięcie tego ostatniego zakrętu po szutrze. To jest taki dziadowski zakręt. W dodatku on jest jeszcze, ma profil, ale odwrotny. Stąd jest ciężko. Tutaj dzisiaj miałem z przodu duży blat, czyli trójka, a z tyłu coś około 6-7 sobie wrzucałem. Nie jestem pewien, czy ostatnio miałem trójkę, czy jechałem 2,7, 2,8. Mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj już ten zjazd robię w podobnym tempie. Tutaj już dużej różnicy nie ma. Ale chyba też dzisiaj miałem poczucie, że jadę ogólnie szybciej i tutaj chyba się już nie starałem tak bardzo czas zaoszczędzić. Zaraz będzie jeszcze moment, kiedy dojeżdżam do drogi, po której całą szerokością idą ludzie, a w zasadzie biegną i to mnie zwolniło i tam krzyczeli uwaga, no ja bym wyhamował, ale powinni raczej sobie zejść z drogi. Tu ich widzimy. Okej, okay. To było dosyć mocne hamowanie przed nimi. No i mamy ostatni zakręt. Tak jak mówiłem, mietnego, bo wtedy także jeżdżą samochody, tu jest taki łuk, ale biorę go krótko, redukcja była już wcześniej i jest ok. Mały sprincik. I teraz zmierzymy różnicę w czasach. Sprint, 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 hop, jest. I lecą sekundy. A tutaj, zobaczcie, wziąłem go szerzej, bardziej mnie wrzuciło. Nie jest to niby duża różnica, ale zobaczcie, tutaj robię sprint i jest! 16,5 sekundy. Na tym mi właśnie bardzo zależało, z tego jestem bardzo zadowolony. Dokręcam Wam omówienie tego już w moim powstającym właśnie powoli studio, bo nie chciałem się tam zatrzymywać. Naprawdę, naprawdę byłem zmęczony, zależało mi na tym, żeby po prostu lekko pokręcić, zrobić restytucję i jechałem sobie już rozjazdowym tempem do domu. Miałem olbrzymią ochotę się położyć, ale oczywiście tego nie zrobiłem i bardzo dobrze jadę do domu. 16 sekund na takiej małej pętli to jest świetny wynik. Lepiej zrobiłem zakręt, napiłem się wody w międzyczasie. No i zrealizowałem bardzo ważny cel, z którego jestem zadowolony chyba jeszcze bardziej niż z tego, że obciąłem 16 sekund na tej pętli. Wyższa kadencja i efektywne pedałowanie. To było super. Wiadomo, że teraz każda następna próba będzie trudniej ciąć już te kilkanaście czy nawet kilka sekund, ale będę to robił. Bawcie się treningiem, bo to jest świetne. Widzę, że mój organizm reaguje nawet w ciągu tych dwóch i pół tygodnia. Naprawdę forma wzrósła, bo 16 sekund to jest bardzo, bardzo dużo. Gdybym widział siebie, ścigał się sam ze sobą, to naprawdę mógłbym już teraz zmiażdżyć samego siebie. To jest motywujące. Działamy dalej i mam świetnie rozpoczętą sobotę. Udanych treningów i na razie. Cześć!